Rusza program pilotażowy Ministerstwa Obrony Narodowej dla szkół ponadgimnazjalnych prowadzących klasy wojskowe. Do projektu zgłosiło się 38 szkół z całej Wielkopolski. W województwie wielkopolskim jest 38 klas wojskowych, tylko 3 szkoły się zakwalifikowały do tego projektu pilotażowego i między innymi jest to szkoła w Nietążkowie. Projekt MON przewiduje, aby w przyszłości w każdym powiecie funkcjonowała przynajmniej jedna placówka prowadząca certyfikowane klasy mundurowe. Póki co program pilotażowy obejmie około 50 szkół w całej Polsce. Zespół szkół ponadgimnazjalnych w Nietążkowie jest dobrze przygotowany do projektu. Od wielu lat współpracujemy z wojskiem. Wiele przedsięwzięć robimy razem z wojskiem. Uczestniczymy w poligonach, w ćwiczeniach. Ostatnim takim ćwiczeniem była Anakonda, gdzie nasza szkoła jako jedyna uczestniczyła w tym ćwiczeniu razem z wojskami ćwiczącymi na poligonie i biorącymi udział w ćwiczeniu Anakonda. Celem projektu jest wsparcie absolwentów klas o profilu wojskowym na ich przyszłej drodze zawodowej. Uczniowie klas wojskowych wspieranych przez MON będą mieli pierwszeństwo naboru do wojska. Odbędą szkolenie poligonowe zakończone przysięgą wojskową. Absolwenci zyskają również dodatkowe punkty w procesie rekrutacji na studia wojskowe.